Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Za nami już ceremonia oficjalnego ważenia przed sobotnim rewanżem Tysona Fury'ego z Dion Time Wilderem o pas WBC kategorii ciężkiej. Ceremonia odbyła się z wielką pompą. Oglądały ją na żywo tysiące kibiców w MGM Grand. Co ciekawe, większość z tych kibiców to byli Brytyjczycy. To byli ludzie, którzy przyszli wspierać Tysona Fury'ego. Na jego cześć wiwatowano. Dion Time Wildera, gdy wszedł na wagę, wręcz wybuczano. Widać było też podczas tej ceremonii ważenia, że ten doping publiczności brytyjskiej poniósł Tysona Fury'ego. Był taki lekko przygaszony na tej konferencji środowej, prasowej, natomiast teraz był dużo lepszy nastroju, był pewniejszy w siebie, był bardziej energetyczny. Deontayowi Wilderowi dodawać energii specjalnie nie trzeba było, on był tak samo pewny siebie na tej konferencji prasowej i podczas ceremonii ważenia, ale przechodząc do najważniejszego, i Tyson Fury, i Deontay Wilder dotrzymali słowa. Obaj zapowiadali, że na ważeniu pojawią się bardzo ciężcy, że w tej walce będą po prostu duzi, i obaj okazali się duzi i ciężcy. Tyson Fury zapowiadał 270 funtów, czyli 122,5 kg. Wyszło ostatecznie 273 funty, czyli 123,8 kg. Także kawał Tysona Fury'ego. On oczywiście wszedł na wagę w butach, no i niestety w koszulce. Nie mogliśmy zobaczyć, ile tam jest muskulatury i tam jest tłuszczyku na tym cygańskim, królewskim ciele. Natomiast 123,8 kg to jest naprawdę waga, która robi ogromne wrażenie. Zobaczymy, jak to się przełoży na boks. Podobno jednak z tego, co powiadają, Tyson Fury, czy waży dużo, czy waży mało, zawsze porusza się płynnie. Również Deontay Wilder okazał się bardzo ciężki. Widać było mocną muskulaturę. 231 funtów, czyli aż 104,8 kg. Bardzo wysoka waga, jak na brąz bombera. Widać, że Amerykanin wierzy w swoją nokautującą siłę, jest pewny swojej szybkości. Te dzisiejsze wyniki ważenia naprawdę robią wrażenie, jeśli porównamy je z wynikami ważeń obydwu pięściarzy w poprzednich walkach. W pierwszej walce Tyson Fury kontra Deontay Wilder, Wilder wniósł na wagę 96,4 kg. Potem z Brazilem ważył 101,3, z Luisem Ortizem 99,6, a teraz aż 104,8 kg, czyli aż 8,5 kg więcej niż w pierwszej walce z Tysonem Fury'em. No przyznacie, że to naprawdę jest różnica kolosalna, jeśli chodzi o Tysona Fury'ego. 116,3 kg z Wilderem, potem 119,5 ze Schwarzem, 115,4 z Otto Wallinem i teraz od czasu Otto Wallina 123,8, jeszcze 8 kilo do góry, czyli zbierając do kupy, Tyson Fury i Deontay Wilder łącznie wniosą tym razem do ringu aż 16 kg więcej, także na pewno będą grzmoty, będzie się tam działo. Zarówno trener Tysona Fury'ego, jak i Deontaya Wildera jeszcze przed ważeniem komentowali te zapowiedzi wysokiej wagi. Sugar Hill Stewart, czyli trener Tysona Fury'ego, on twierdził, że jego podopiecznemu duża waga nie zaszkodzi, że on zawsze porusza się lekko, czy będzie ważył 270 czy 260 funtów, to nic się nie stanie, a większa waga po prostu pomoże mu być silniejszym. Kto wie, może to jest zapowiedź jakiejś taktyki Tysona Fury'ego, który faktycznie mówi, że będzie szedł do przodu, może będzie próbował się jakoś tam wieszać na Deontaya Wilderze, no ale z drugiej strony też pytanie jest, czy szukanie pół dystansu z Deontayem Wilderem wyjdzie mu. No dobre, no zobaczymy, jak to się wszystko przełoży. W każdym razie Tyson Fury bardzo ciężki, tak samo ciężki Deontay Wilder. Natomiast tutaj Jay Diaz, który od lat trenuje Deontaya Wildera, jeszcze przed ważeniem zapowiadał, że dla nich waga nie ma znaczenia, że oni tak naprawdę nigdy wagi na obozie treningowym nie używają. Ważne jest tylko to, żeby Wilder był najedzony, żeby Wilder ostro trenował. No i co potem wniesie na wagę, ile wniesie do ringu, to ma naprawdę niezbyt wielkie znaczenie. Jeszcze na koniec warto wspomnieć, że po ważeniu odbyło się face-off, był ten stare down, natomiast w formie zmodyfikowanej, bo jak wiadomo, Komisja Sportowa Stanu Nevada zabroniła po środowej awanturze na konferencji prasowej face-offu, natomiast ustawiono Wildera i Tysona Fury'ego naprzeciwko siebie w odległości kilku metrów, trochę sobie tam nawrzucali, popatrzyli sobie głęboko w oczy z dużej odległości, no i rozeszli się w pokoju w swoją stronę sceny. Także wielkich dramatów podczas tej ceremonii ważenia nie było, natomiast było mnóstwo kilogramów na wadze, no i miejmy nadzieję, że to jest zapowiedź mocnych i ciężkich ciosów w nocy z soboty na niedzielę. Wszyscy na pewno to czekamy, wszyscy czekamy na knockout, bo to jest jednak waga ciężka. Na razie o tym ważeniu to tyle. Ja w trakcie dnia jeszcze postaram się wrzucić takich swoich kilka ostatnich słów na temat tej walki, takie krótkie Q&A przed walką Wilder kontra Fury, kilka opinii, odpowiedzi na kilka pytań. Być może jeszcze po południu zdążę krótką rozmowę z Arturem Szpilką
Zamiesić, który wraca z obozu z Hiszpanii, no a przecież walczył z Dion Timewilderem, wie jak mocno Bronze Bomber bije, więc jeśli mi się uda, to jeszcze kilka uwag będzie od Artura przed samą walką, a na razie to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia.